O, witam panie Bogusławie. Witam panie Maćku. Witam pana w naszej wirtualnej galerii malarstwa polskiego, ale zauważam za panem no coś, co malarstwem trudno jest nazwać. No są to dwa zdjęcia mężczyzny, które to zdjęcia wyraźnie dzieli dłuższy okres czasu, ponieważ ten mężczyzna się dość radykalnie zestarzał. A z drugiej strony owe dwa portretowe ujęcia tego dżentelmena zestawione są ze ścianą, która pokryta jest ciągiem cyfr i jak widzę są to ciągi rosnące. Mamy tutaj do czynienia z pewnym konceptem malarskim, ale też i ideowym Romana Opałki, artysty polskiego, który w roku 1965 rozpoczął swoje dzieło odliczania liczb od 1 do nieskończoności. Do nieskończoności, a właściwie do skończoności, no bo do momentu swojej śmierci. No ale być może będzie ktoś, kto podejmie to, tak? Już wyprzedzam czas i życząc panu Romanowi jak najdłuższego żywota i kontynuacji dzieła, że to może być takie klasyczne dzieło, które zostaje podjęte przez kogoś innego. No tutaj to się pan myli, panie Maćku, głęboko, dlatego że to dzieło może być tylko i wyłącznie kontynuowane przez Romana Opałkę. Dlaczego? Czego dowodem są te zdjęcia, bo one są integralną częścią tego pomysłu. Co więcej, jeszcze jedną częścią tego pomysłu jest to, że Roman Opałko, odliczając swoje obrazy, bo on tak też o tym mówi, nie tyle mówi, że maluje, ile mówi, że je odlicza, bo to jest po prostu malowany przy pomocy pędzelka. Zgaduję, na głos wypowiada kolejną liczbę. Otóż to. I to jest rejestrowane. Otóż to. I to wszystko razem dopiero, czyli obraz liczony, portret plus samo odliczanie dźwiękowe na taśmie, dopiero daje całość tego konceptu, jeden, nieskończoność, który wymyślił Roman Opałko. Dodajmy jeszcze, że te zdjęcia robione są codziennie, więc jest to rzeczywiście... Ale codziennie też powstaje nowy obraz? Nie, codziennie jest malowany, znaczy odliczany ten jakiś tam obraz. No bo jeden obraz ma rozmiary prawie 2 metry na 130 centymetrów i no to jest rzeczywiście mrówcza i taka mnisia wręcz praca, tak? Wykonanie jednego z takich plafonów. Mieści się na nim około 20 tysięcy liczb i 140 tysięcy cyfr na jednym takim detalu, jak mówi o nich Opałka. Tutaj możemy bardzo dokładnie prześledzić to, że one rzeczywiście, te cyfry są pisane i powiększane o jeden, ale zdarzają się błędy. Naprawdę? Tak, błędy się zdarzają, co więcej one są wliczone jakby w cały ten projekt. Wie pan co, że znalazłem jeden. Po 4860 następuje 4862, przeskakując brakujące 4861. Zgadza się panie Maćku i to jest najlepszy dowód na to, że błąd w tym wspaniałym założeniu również jest jakby wliczony w jego istnienie. Tak, ciekawe czy te obrazy z błędem są wyżej cenione, tak jak te znaczki Mauritiusa. Też z złym przebarwieniem na przykład. Nie wiem, zastanawiam się, czy mówi pan to ironicznie, czy mówi pan nie, to poważnie. Znaczy mówię wprowadzając też temat komercyjnego sukcesu tego artysty, dlatego że te obrazy się sprzedają bardzo dobrze, do tego stopnia, że sprzedane są już te, których Roman Opałko jeszcze nie namalował. W związku z tym no, pogratulować pomysłu, który jak widać przyjął się na rynku sztuki. Jest samą spełniającą się przepowiednią dotyczącą przyszłości Romana Opałki, który właśnie malując każdy kolejny obraz, zbliża się do swojego końca. Warto też powiedzieć o tym, że metoda pracy nad tym obrazem też zmienia się, dlatego że tutaj mamy do czynienia z jednym z pierwszych obrazów. To jest bardzo wczesny obraz. Tak, świadczą te niskie liczby. Natomiast później Roman Opałko wprowadził zasadniczą zmianę, mianowicie tak rozjaśnił tło, tak? I ono zaczyna w tym momencie korespondować bardziej z tymi zdjęciami, które robione są na jasnym tle i też pokazują artystę, który też się rozbiela poprzez to, że jego włosy stają się mleczno-białe, zaczyna się starzeć i to ma połączyć jakby te dwa elementy dzieła w jedno. Owo dodawanie 1% bieli do każdego następnego odliczonego obrazu jest takim swoistym, żeby tutaj zbliżyć się do jakiejś z kolei takiej metafory obrazującej tę sytuację, takiego zbliżania się do nicości, do pisania białym na biało przez białego człowieka, który znika, który z każdym swoim dniem, z każdym swoim obrazem jest coraz bliższy swojej śmierci, która ma być właśnie końcem tego dzieła.
chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, na to, że mamy tutaj do czynienia z momentem, kiedy widzimy, gdzie artyście kończy się farba na pędzlu, gdzie nabiera on jej po raz kolejny i w związku z tym to też tworzy osobną jakość tego obrazu, tak? Bo on z daleka uwidaczni nam się jako pewna taka abstrakcyjna gra tych ciemniejszych i jaśniejszych plam. No tak, Panie Maćku, ale to jest właściwie w pewnym sensie, można powiedzieć, efekt uboczny i niepożądany, dlatego że owym ideałem jest pisanie białym na białym, czyli żebyśmy niczego na niczym nie widzieli. Ale to im bardziej zbliżamy się ku kresowi życia artysty. Im bardziej zbliżamy się, ale to jest właśnie owo idealne wyobrażenie, na którym już nie ma tych dramatycznych napięć koloru pomiędzy właśnie tym miejscem, gdzie farby jest pełno na pędzelku, a gdzie się kończy. A poza tym jest jeszcze inna rzecz, ponieważ Roman Opałko, czując jakby w pewnym sensie, że ten koncept jest taki, no może nie do końca pełny, owe elementy dodawał. I na przykład jest też tak, znaczy owe elementy, czyli nagrywanie głosu, robienie zdjęć robione codziennie. Jak również to, że kolekcjonowane są pędzelki, którymi są malowane owe detale, i jeden pędzelek odpowiada jednemu obrazowi. Paradoks Opałki polega na pewnym takim zakładzie z losem, no, że on całą swoją przyszłość oddał temu swojemu dziełu, owemu konceptowi. Stał się jego zakładnikiem, więźniem. Właściwie to 45 lat pozostaje wierny tej koncepcji. I teraz już nie ma wyjścia. To znaczy, jeśli chce, żeby ta koncepcja była wiarygodna, on musi przy niej trwać. Mnie się wydaje to być jakimś straszliwym zniewoleniem. Ja bym się po prostu bał czegokolwiek takiego w swoim życiu, że coś musiałbym robić do końca życia codziennie. Mnie się to wydaje szalenie nudne i takie właśnie niewolnicze, a nie twórcze. No tak, ale czy życie zakonnika i odprawianie codziennie tych samych modlitw, wykonywanie codziennie tych samych czynności w tym samym czasie jest nudne? No ono jest ujęte w pewne karby, tak? Jest to pewien rytm, który ma być tym rytmem zbliżającym do absolutu. Myślę, że taka interpretacja jest jak dla mnie ciekawsza tego dzieła niż po prostu skonstatowanie, że no mamy do czynienia z jakimś nudnym konceptem, z którego artysta nie wie sam, jak się wywikłać, jak tylko przez śmierć. Nie chce się wywikłać, on chce w nim trwać i chce w nim umrzeć. Natomiast mnie cała ta idea kompletnie nie przekonuje. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego akurat na przykład cyfry oddają czas, a nie wiem, przecinki, kółka, sekundy na zegarku. No to jest tak samo arbitralne jak każde inne. To nie jest żaden jakiś matematyczny dowód na to, że to rzeczywiście jest zbliżanie czy odczytywanie czasu, czy zbliżanie się do nieskończoności. Czy nie sądzi pan, że dzięki temu konceptowi pana Opałki, nad którym rzeczywiście ja tutaj pochylam głowę z szacunkiem, a pan z dużym powątpiewaniem, mamy bardzo rzadką okazję obserwowania powstawania dzieła, które jest rozciągnięte do tej pory w 45 latach, tak? A nie wiadomo jak długo jeszcze to potrwa, że no, jest to coś bez precedensu w historii sztuki. Rzeczywiście takie przytrzaśnięcie się w jednym obrazie tak naprawdę, bo to, że one mają różne cyfry i trochę zmieniają swój wygląd, to w zasadzie ich dramaturgia jest całkowicie identyczna, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że jednak istotna jest ta zmiana tła, że to jest zmierzanie ku absolutowi, ale ono tutaj jest właściwie, ku ideałowi. Tak jak zgodnie z założeniami Opałki, ono właściwie jest niepożądane, dlatego że pożądane jest nieistnienie i niewidoczność jakby. To jest ten ideał, do którego dążymy i pozbywamy się tego balastu koloru jak tylko się, prawda, da. No i my jako widzowie jesteśmy w stanie obserwować ten proces rozłożony na lata. Tak, tylko że znowu mówię, że o ile taki obraz ma jeszcze pewien walor, że tutaj jest właśnie to napięcie pomiędzy tymi miejscami lepiej widocznymi i słabiej, o tyle jakby potem to już nam znika. I nic nie robi bardziej smutnego na mnie wrażenia niż duża wystawa obrazów liczonych Romana Opałki, które są coraz bledsze, coraz mniej widoczne i zarazem jakby coraz mniej mówiące też. Dla mnie one stają się coraz bardziej nieme, a nie właśnie coraz bardziej obciążone znaczeniem. Ale jednak osadzone są w kontekście tego dzieła. Rozumie pan zasadę, którą przyjął artysta i akurat taki jest nieuchronny finał. Tak, to dla mnie to jest oddanie tego ideału poszukiwania przedstawienia wanitatywnego w sztuce.
Pojęcie vanitas, z łacińskiego marność, jest pojęciem o rodowodzie religijnym. Sztuka wanitatywna to taka, która obrazuje śmierć i przemijanie. No, to jest właśnie to, do czego tak naprawdę dochodzimy, do jakiejś takiej bieli, która nas wchłania, tak? Do zniknięcia, no oczywiście, że tak. No to jest jakoś może być interesujące, natomiast ja będę się upierał przy tym, że w warstwie materialnej owe dzieła dla mnie są niezbyt interesujące i nie przekonują mnie do siebie. Krytycy są chętni do tego, żeby przypisywać opałce właśnie taki idealny koncept, idealny pomysł na połączenie właśnie sztuki i przemijania w jedną całość. Ale to choćby krytycy polscy też bardzo się różnią w opiniach, tak? Bo znamy jedną opinię właśnie, która współgra z pańską, jak i drugą, krańcowo różną, o tym, że bardziej ciekawe jest przejrzenie książki telefonicznej, gdzie mamy również dużo cyfr. Coś tam mówiące cyfry, tak? A one są o wiele bardziej mówiące, o wiele bardziej znaczące i obciążone jakimś takim ludzkim kontekstem, no tak, którego tu jakby rzeczywiście, przynajmniej w samym takim detalu, nie ma. Dopiero ten detal łączony z tymi pozostałymi elementami rzeczywiście sprawia, że to zaczyna, może zaczynać przemawiać, czy być jakoś interesujące. Przedstawienie wanitatywne, czyli to, które mówi nam o nieuchronnym przemijaniu czasu, zbliżaniu się do śmierci, jest jednym z najczęstszych w sztuce. No tak, tylko ono było podejmowane w zupełnie inny sposób, w sposób znacznie bardziej, nie da się ukryć, literacki. Zazwyczaj to był po prostu pewien wątek, na przykład najprostszy i chyba może nawet najstarszy, no to po prostu motyw czaszki, który pojawia się no, gdzieś już tam głęboko w starożytności i on jakby skracał w sobie, puentował opowieść o przemijaniu. Czy bliższy naszym czasom te słynne pływające zegary Salwadora Dali, tak? Te naleśnikowe zegary. Mandala jest takim obrazem świata, który pracowicie się buduje, tak jak tutaj pan widzi na jeszcze osobno posegmentowanych polach, a później się ją bezpowrotnie destruuje. I to ma oddawać ten motyw przemijania, któremu wszyscy podlegamy. Czyli najpierw budujemy, a potem przemijamy. Tak jest. Spróbujmy w takim razie, bo paluch już bardzo boli od powstrzymywania tego. Panie Maćku, Pan kończymy niniejszym naszą mandalę. Doskonale. Znaczy, doskonale. Wie pan co, tylko tak naprawdę zakończeniem mandali jest rozsypanie jej. No ale to już musimy zrobić chyba... To jest dopiero pierwszy etap. Poza planem. Dobra robota, szczególnie te brązowe mi fajnie wyszły. Ja to lubię modele sklejać, dlatego tak z precyzją to robię. A ja nienawidzę. Obraz liczony, portret plus samo odliczanie dźwiękowe na taśmie dopiero daje całość tego konceptu. Te zdjęcia robione są codziennie. Jest to pewien rytm, który ma być tym rytmem zbliżającym do absolutu. Połączenie właśnie sztuki i przemijania w jedną całość. Całą swoją przyszłość oddał temu swojemu dziełu, owemu konceptowi. Z każdym swoim dniem, z każdym swoim obrazem jest coraz bliższy swojej śmierci, która ma być właśnie końcem tego dzieła. Akcja ma polegać teraz na rozpoczęciu od którego miejsca, jeśli łaska? Hej! Nie ma nic do powiedzenia. Czy ktoś powiedział nam, co my mamy teraz powiedzieć? Nie, tu akurat chyba jest dobrze. Nie, 4-8. Widziałem błąd chyba, wydaje mi się. Tak, to poszukajmy go teraz, bo to jest bardzo ciekawe. No.